czym dla Pana jest w dobie tego, jaka jest polska sztuka, muzyka teraz, w tych czasach, jest artyzm? No, rzeczywiście trudne pytanie. Artyzm, sądzę, najogólniej rzecz biorąc, nie zważając na to, o jakim gatunku sztuki mówimy, czy to będą sztuki plastyczne, czy muzyczne, czy sztuki słowa, teatr, win. Artyzm, jak sądzę, to jest to, co człowiek osobistego potrafi tak wyrazić, żeby innych poruszyć. Pytam o to dlatego, że mam wrażenie, że w tej chwili świat zmierza ku temu, że przede wszystkim ma być coś popularne, a niekoniecznie ma nas, jak Pan wspomniał, wzruszyć, poruszyć. Przed rozpoczęciem wywiadu zapytałem Pana, czy widzi Pan naśladowców, a teraz powtórzę trochę inaczej. Czy chciałby Pan, żeby ktoś, marzy mu się może Panu, a może chciałby, żeby ktoś poszedł podobną drogą muzyczną, podobnymi do wyborami jak Pan? Są młodzi ludzie, którzy wybierają różnie. Są i tacy, którzy idą po znaczeniach, po tekście, po treści. Są tacy, którzy idą po muzyce. Są tacy, którzy idą i po jednym, i po drugim. I każde z tych zachowań jest prawidłowe. Po prostu musi być wszystko. Także i to. I zapewne funkcje tego, co ja w życiu robiłem i podobni mnie, przejmą inni młodzi ludzie. Przygotowując się do wywiadu, nie trudno było mi znaleźć tak, jakby spoiwo Pana twórczości, że Pan chętnie sięga po klasyków polskiej poezji. Nie mówię, no, często w Pana muzyce wykorzystywane są wiersze innych artystów, poetów. Jak w ogóle jest historia wybrania tekstu do sztandaru Pana, do Pana największego przeboju? Dlaczego akurat ten artysta, ten poeta, który jednocześnie jest poetą i malarzem, który mi przebija właśnie to malarstwo, łączy się, jest zawarte w tej poezji, który Pan wykorzystał? Skąd w ogóle wybór tego akurat wiersza? Nie mówię o tego akurat poety, tylko tego akurat wiersza. Potrzebowałem krótkiego wiersza, krótkiego tekstu, bo już od pewnego czasu wtedy pracowałem z Bogdanem Korążukiem. Potrzebowałem krótkiego tekstu, żeby wypełnił jako trzeci utwór utwory o czasie. Ja powiedziałem, poprosiłem go o coś takiego. I on mi zaprezentował właśnie tekst Zegarmistrza i to właściwie było bezdyskusyjne dla mnie, że trzeba go wykorzystać. Zrobiliśmy z tego piosenkę. Dalej już wiadomo. Drugim takim spoiwem, znaczy nie spoiwem, tu źle się wyraziłem, powiem tak, część, moje pokolenie też odkryło Pana dzięki piosence, która jest wykorzystana w serialu telewizyjnym. A nie chcę tą piosenkę zapytać, tylko wiem, że też Pan miał epizody w tym samym serialu. Czy miał Pan przyjemność poznać niektórych aktorów, którzy grali w tym serialu? Pytam szczególnie o jednego aktora, Pana Dariusza Kowalewskiego, który w serialu gra postać, skądinąd wiem, zupełnie inną niż on. Czy zna Pan tego aktora i innych, zaprzyjaźnił się z kimś z twórców z tego serialu? Mówię o plebanie. Naturalnie wiem, że chodzi o plebanie, jeśli chodzi o piosenkę. Poznałem większość aktorów, z większymi się spotykaliśmy raz czy dwa razy do roku przy okazji takich wspólnych spotkań wieczornych, które dawały nam szansę się jakoś bliżej poznać i zintegrować. Tak więc ze wszystkimi właściwie aktorami miałem przyjemność poznać się. Z niektórymi byłem bliżej, co jest naturalne. Z niektórymi dalej, ale poznaliśmy się chyba wszyscy. Jak Pan myśli, człowiek to niekoniecznie artysta, czy artysta taki jak jest na scenie, tak jak jest przed ekranem, to takim też jest człowiekiem w życiu, czy czasami to bywa różnie, że po prostu postać skrajnie zła, a człowiek wewnętrznie dobry? Na przykład w Panu przypadku, mi się wydaje, że Pan jest taki, jaki na scenie jest sympatyczny, miły, dobry, to taki co jest Pan w życiu prywatnym. Jak Pan myśli? Myślę, że to nie musi być zgodne i to dotyczy nie tylko aktorów czy muzyków, ale dotyczy
ludzi w ogóle, że się inaczej zachowują na wtedy, kiedy obserwowani są z zewnątrz, inaczej się zachowują w domu w stosunku do najbliższych. Jeśli o to pan pyta, czyli o usposobienie, to chodzi jeszcze jedna sprawa, że aktor, jeśli gra postać złego bohatera, wcale nie musi być złym człowiekiem, po prostu to jest jego zawód. On jest aktorem i gra złego człowieka lub dobrego, a może wcale nie być postrzegany jako człowiek dobry, bo to też jest rzecz trudna do takiej prostej weryfikacji, czy ktoś jest dobry, czy zły. Zależy na jakim poziomie. A jak pan myśli, te czasy sprzyjają, żeby kultywować jakieś wartości, czy inne są ważniejsze rzeczy w naszym życiu? Pan jako artysta, jakby to skomentował? Ja myślę, że wartości ludziom są koniecznie do życia. Jeśli ich im nie dajemy, to ich szukają. I czasem przez to powstają sytuacje, w których szukają tych wartości, które nie najlepiej się kończą, czego mamy dowody w XX wieku szczególnie. Przecież ludzie szukali jakiegoś oparcia w wartościach, bo im zabrakło w życiu tych wartości. Z tego się biorą rewolucje między innymi, że ludzi ogarnia pustka i szukają jakiegoś złotego środka, żeby tę rzeczywistość i świat zmienić. Przeważnie takie zmiany się nie udają, ponieważ jesteśmy nastawieni, organizm społeczny jest nastawiony raczej na ewolucję niż na rewolucję. Rewolucje się źle kończą. Niemniej pustki nie ma prawa być. Jeśli brakuje ludziom wartości, to ich szukają. Czasem znajdują lepiej, czasem gorzej.